Jakub Lisiewski, prezes klubu rugby Husar Bolesławiec. Za nami odbywa się mecz w półfinale Mistrzostw Polski Kadetów w rugby 7. W stawce 7 zespołów grupy południowej. W tym samym czasie w Gdańsku odbywa się półfinał grupy północnej. 4 najlepsze zespoły z grupy południowej i północnej będą walczyć o miano tytułu mistrza kadetów w odmianie olimpijskiej. Z kim ma grać? Piotr Choduń, trener Budowlanych Lublin, aktualnego mistrza Polski kadetów w rugby 7. No, turniej jest półfinałowy, przy pięknej pogodzie, startuje 7 drużyn. Myślę, że no, na pewno są w tym gronie zdecydowani faworyci, którzy no, od lat wiodą prym na polskich boiskach. No i są właśnie takie drużyny, m.in. jak gospodarze Huzar Bolesławiec czy UKS Nowogrodziec, które drużyny, można powiedzieć, raczkują w rugby, ale cieszymy się właśnie, że możemy brać w tym turnieju udział i promować rugby. Cieszę się, że właśnie pomimo, że my przebyliśmy aż 600 km, żeby wziąć udział w tym turnieju, ale właśnie po to, żeby to rugby się rozwijało i żebyśmy mogli właśnie promować naszą dyscyplinę. Fajnie, że odbywa się to w Bolesławcu.